przyszedł, nie było wody. Niegdyś przebiegała tutaj granica Polski. Chcemy wynająć. Jesteśmy w Dębkach. Byliśmy oglądać miejsce do wydzierżawienia na przyczepkę, całkiem spoko, nad rzeczką. A teraz przejdziemy się, pospacerujemy, zobaczymy, co tutaj takiego ciekawego. Na razie miejscowość wydaje nam się ładna. Zobaczymy, co dalej. O, jaki ładny mostek, rzeczka, słychać szum morza nieopodal. I tu z naszego miejsca, które chcemy wynająć, można sobie pontonem przypłynąć nad samo morze podobno. No, miejsce coraz bardziej nam się podoba. Myślę, że wynajmiemy i będziemy tutaj siedzieć czasem latem. Zimą też jest super. No, no to idziemy ubrać małą, bo jest zimno. Ja mam gips, więc nawet nie dam rady założyć kurtki. Musiałem założyć dwie bluzy, dwie kamizelki. Chyba jakoś dam radę. Idziemy zobaczyć nad morze, jak tutaj wygląda. Ty żabka. Hej, sanki, jak chciałaś? Mama. Nie chcesz pchać sanek już? No. O, mama będzie pchała. Tak, idziemy sobie nad morze teraz. Jesteśmy w Dębkach, tak jak mówiłem, bez przyczepki na razie. Ale ogarniamy sobie miejsce. Idziemy nad morze. A gdzie ta Aniunia? Aniunia nie idzie nad morze? Idziemy, 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 idziemy nad morze. Hopsa, hopsa. O, już widać morze. Ale fale fajne. Wiatr zawiewa śnieg. Nie wiem, czy to widać, ale fajnie to wygląda. O. Chodźcie, dziewczyny, nad morze! Ale wiatr tu wieje. Ło! Chyba jakiś arktyczny. Strasznie zimno w twarz. Ale fajnie. O, i tutaj ta rzeczka, co nam mówili, że możemy nią przypłynąć z naszego przyszłego być może miejsca. Tutaj właśnie wychodzi. Robi wrażenie. Ale zimno. Już zamarzło. Słuchajcie, jest tak zimno, że z Niunią nie daliśmy rady tam. Nie mogła po prostu oddychać nad samym morzem, więc wracamy i pójdziemy gdzie indziej. Chociaż pięknie jest, ale jest naprawdę odczuwalna temperatura minus 20 przynajmniej. Nie idzie oddychać. Nie, Niuncia? Gdzie Niunia idzie sobie? W las? Idziesz w las? Tak. Daleko idziesz? Oj, 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 uważaj, bo tu górka jest. Tak. Uuu, górka. Wow, brawo, nie przewróciłaś się, super. Zimno, nie? Tak. Ale tu zimno. Tata. No, jak fajnie. Ładnie tu jest. Siup. Ale ładnie, nie? Jejku, jak ładnie. Jeszcze to słońce, które przenika przez drzewa i wiatr zwalający płatki śniegu z drzew.
No po prostu piękne. Jednak dajmy tą próbę jeszcze raz. Skoczę tutaj na 2 minuty nad to morze. Wygląda to świetnie. O, Syberia. Ejku. Dam radę, nagram coś. Jest naprawdę pięknie. Ale ładnie. Ja nie wiedziałem w ogóle, mieszkam nad morzem, a nie wiedziałem, że zimą może wyglądać tak pięknie. Jest tak zimno, a Lila nie daje za wygraną, sama tu przybiegła. Trzeba za nią gonić. Czapeczkę, czapeczkę Lila. No, bo zimno będzie. Oj. Syberia. Jest przepięknie, jestem oczarowana. Super miejsce. Tutaj możemy stanąć szczepką. Cudownie. Tak głęboko, że nie może przejść. Dajesz Lila. Dasz radę! Jej! Super! Jak fajnie. Woda! Tu nie było wody! A już jest! Ale fala idzie! Ty, ja tu przyszedłem, nie było wody! O Jezu! Ty! Ale mnie zaskoczyło, szedłem sobie plażą, nie było w ogóle wody! Prawie się spóźniłem. Nogi ci zamarzną, wracamy. No, zmokły mi nogi. Nie wiedziałem, że tu woda wpłynie, no. Przyszła fala, a tak fajnie się szło. I zamoczyłem nogi. Dobra, na razie jest spoko. Ale fajnie. No! Trochę za późno wskoczyłem, kurczę. Pół sekundy wcześniej skoczyłbym do suchy. O, ale tam było zimno, ale już trochę chyba się przystosowaliśmy. Ja już nie czuję właściwie zimna, bo na początku miałam zdrętwiałe ręce, ale już jakoś nie. No ja już też tak nie czuję zimna, już lepiej. Nawet nie czuję, że wpadłem do wody nogami. Także morsowanie zaliczone. Lilce się tak spodobało, że postanowiła chyba zostać leśnym ludkiem. Tak fajnie jest. Podobno woda jest tu bardzo czysta. Zaraz zobaczymy. Tu jest rzeka Piaśnica. Niegdyś przebiegała tutaj granica Polski. Nie każdy o tym wie. Północno-zachodnia granica Polski. I do tej pory został tu słupek graniczny. O, który mówi, że tu była granica Polski. Rzeka Piaśnica. Ale super tu jest o tej porze roku. Normalnie jesteśmy zauroczeni.
jest gdzie chodzić, jest gdzie spacerować, są trasy konne, są trasy Nordic Walking, jest wszystko. Piękna rzeka Piaśnica, morze, jest pięknie. Stanęliśmy na chwilę na spacery gdzieś bardzo bliżej w centrum i się przejdziemy, zobaczymy jak tu jest. Jest jakaś mapka. Być może będziemy mieli tu gdzieś miejsce, ale jest jakieś duże jezioro, na którym widzę są też rejsy statkiem na Dolnianin. No z tego co widzę, tu jest co zwiedzać. No i wracamy z Dębek, bardzo nam się tam podobało. Wszystko było super, nie? Wszystko jest super i prawdopodobnie wynajmiemy tutaj miejsce.